Dzień dobry, moi drodzy, witam was. Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj pierwszy raz na kanale mamy gościa. Gościa w postaci mojego brata, ponieważ pojechaliśmy wspólnie na PGA, więc stwierdziłem, że to jest doskonała okazja, żeby nagrać pewien odcinek. To jest Bartosz. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Bartek zajmuje się nagrywaniem na YouTubie. Wspólnie ze mną otworzył kanał MMO Playa. W tym momencie jesteśmy na delikatnej pauzie w sumie. Tak. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ale ma też swój prywatny kanał. No i to jest kanał zajmujący się czym? Tematyka głównie anime, ale także częściowo japońska ogólnie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to linka też znajdziecie gdzieś w opisie, ewentualnie na końcu wrzucę go jako subskrybujka. Ale Bartek nigdy nie budował klawiatury. Nie, jeszcze nie. Generalnie chodzi o to, że Bartek zbudował tutaj klawiaturę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli uda mu się ją zbudować, to otrzymasz pewną nagrodę, niespodziankę, której jeszcze nie wiesz. Po prostu musisz się postarać. No, teraz jestem zainteresowany. Także co, gotowy? Rzućmy okiem, co mamy w tym zestawie. Okej. Zacznijmy od podstawy naszej klawiatury, która wygląda w ten oto sposób. Ja jestem mega zaciekawiony, ojejku, prawie spadłem. Mega zaciekawiony, jak na nią zareagujesz. To jest... Mini Panda 64. Tak, otwieraj. Wygląda całkiem słodko. Słodko, nie? O, wyciągnę tak, dobra, jest. Klawiatura dużo mniejsza. Dużo mniejsza od twojej. Twoja to jest 90. Chociaż nie ukrywam, że fanem mniejszych klawiatur jestem, zdecydowanie. Ale aż takich? Przekonamy się. W zestawie są też stabilizatory, przewód, no i tam papierki. Same podstawy. Akurat. Same podstawy. Mamy tutaj miśka, który oczywiście będzie się świecił w RGB, w różnego rodzaju kolorach. No i mamy też dosyć głęboko osadzony port USB typu C, więc zobaczymy, czy w ogóle wejdą nam tutaj jakiekolwiek customowe kable poza tym, które dostaliśmy w zestawie. Klawiatura jest wygłuszona, mamy tutaj piankę, która znajduje się między plate'em a PCB. No i PCB jest hot swapem, więc generalnie będzie można tutaj umieścić switche. Z rzeczy, które ja już zauważyłem podczas rozpakowywania, ona jest dosyć średnio skręcona, tak bym powiedział. W tym miejscu ten akryl się rozchodzi, nie? I po maker switches. Dokładnie tak. To są switche z kategorii tactile. Te switche nazywają się następująco. EpoMaker Budgeriga Switch Set. Tak, dokładnie. Przy tłumaczeniu to jest po prostu zestaw przełączników papużek falistych. Wypakuj sobie je, ja wypakuję drugi set. No i zobacz, jak pracują switche tactile. Dużo cisze niż moje aktualne, tak, są, zdecydowanie. Prawda? Chcesz zobaczyć, jak wyglądają w środku? Zobaczmy. Mam taki przyrząd, to jest przyrząd, który nazywa się Switch Opener. O, jest. O, i wyskoczył. Uważaj teraz, bo sprzężyna może wyskoczyć. Mamy górną część kapa. Jest stem, on jest przesmarowany, więc już z tymi switchami nic nie trzeba będzie robić. Sprężyna. Sprężyna i to jest double spring. No i sam dół wraz z leafem. Całe szczęście, switchy nie będziesz musiał smarować, bo niestety smarowanie switchy trochę trwa. Dobra, złóż tego switcha z powrotem, tak jak to było. Mamy switche, więc teraz to. Bo ze stabilizatorów stokowych, które są dorzucone do zestawu, nie będziemy korzystać, tylko zrobimy sobie nowe staby i akurat te stabilizatory będziemy sobie smarować. To są Everglide V3, stabilizatory, których komplet też przyszedł. Otwórz sobie je, otwórz. Wysypać? Tak, wysyp to. Złóż jeden stabilizator samodzielnie. Na podstawie tamtego? Na podstawie tego, no. Tak wygląda stabilizator. Więc jakich elementów musisz użyć? Będzie to, to dokładnie nie ponazywam, ale trudno. Tutaj masz pojedynczy otwór, tutaj masz dwa otwory, więc finalnie dwa otwory muszą lecieć od przodu. O, to jest. I stabilizator złożony. Ja w tym momencie obserwuję ci smar do stabilizatorów, pędzelek i każdy jeden stabilizator, najpierw musisz wyliczyć, ile to jest potrzebne, przesmarujesz i wrzucisz go do klawiatury. Także ile stabilizatorów jest tutaj potrzebnych? Raz, trzy, cztery. Jeden długi i trzy krótkie. Smar już przygotowałem, w tym wypadku jest to po prostu super loop, klasycznie. Nie jest to może jakiś najlepszy smar, ale wydaje mi się, że do pierwszej klawiatury będzie w zupełności wystarczający pędzelek. I teraz twoje zadanie będzie następujące. Każdy jeden z tych stabilizatorów musisz przesmarować. Najpierw każdy z tych elementów, które wchodzą do środka do stabilizatora. Czyli trzeba wyjąć najpierw. Tak, musisz je powolutku wyjmować. Jak już nasmarujesz, będziesz uważał, że... Zresztą, zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Okej, okay, jest w miarę spoko. I tak każdy jeden stabilizator powinieneś jeszcze w zasadzie w ten sposób tutaj sobie śmignąć. Pyk, pyk i on jest okej, okay, nie? Dobra, i teraz już mogę włożyć tak, to. Tak, i patrz, żeby od przodu zawsze były te dwie dziurki. Kiedy mamy przygotowane już same elementy plastikowe, to teraz wypadałoby nasmarować również druciki. Można to robić pędzelkiem, natomiast ja preferuję trochę inną metodę. Domyślam się jako. Do środka. Tak. Do środka. Nie, nie palcem.
Powiedziałem do środka. Przynieście jakiś papier, chusteczkę. Coś takiego, chusteczkę ci przyniosę, bo jesteś cały smarowany. Tutaj, tak? Tak, tutaj. Tak, żeby pocelować w ten otwór. No, o, jest. To jest też. No, prawie. Gdyby nie fakt, że... A to się da odwrócić. Tak, da się odwrócić. Trzeci. Trzeci i ostatni. No i teraz, mój drogi, musisz osadzić te stabilizatory w płytce. Jeżeli nie chce w jedną stronę wejść, to być może trzeba będzie go włożyć odwrotnie. W ten sposób, tak. Dopchnij też ten, który ja włożyłem, nie do końca. Okej, okay, pięknie. Ja w tym momencie w ogóle zauważyłem pewien problem tej klawiatury. Nie wiem, czy ty też to zauważyłeś. Nie zauważyłeś? Ten misiek na tyle przeważa całą konstrukcję, że podkładki gumowe będą musiały pójść na front. Zobacz, jak wygląda ten switch od spodu. Ma dwie blaszki. Dwie blaszki. Główny trzon i dwa dodatkowe piny. I moi drodzy, jeżeli wybieracie klawiaturę typu hotswap, pamiętajcie, żeby dobrać odpowiednio switche do tego, jaką macie płytkę PCB. Nie wszystkie płytki PCB obsługują 5-pinowe switche. No i co? Diody, bo mamy tutaj diody RGB, one są w układzie północnym. W tym momencie musisz osadzić na tej płytce te wszystkie switche, a ja będę się zastanawiał nad tym, jak rozwiązać problem chybotliwości tej klawiatury. No to niestety nie może w ten sposób być. Trzymasz switcha, nie? Pyk, pyk, siedzi. Jeżeli by był układ południowy, to te switche montowalibyśmy też wtedy odwrotnie, nie? A w tym momencie musimy je wkładać na północ. Okej, okay, czyli teraz brakuje nam ostatniego elementu, którego jeszcze nie rozpakowałeś. Model Panda. Model Panda i jaki profil? XDA. No i wykonanie, też było tam napisane. Generalnie są to PBT Dysaby, które mają przepiękną kolorystykę, moim zdaniem. Co to jest w ogóle napisane na spacji? I want to sleep and eat. Taki komplet bodajże jest w stanie obskoczyć praktycznie każdy rozmiar klawiatury. Zaraz zobaczymy, jakie tutaj są warstwy. Okej, okay, podnieśmy jedną, podnieśmy drugą. Jaka panda, super. Panda to turbo uroczy. No, mega ładne są. Nie będą nam potrzebne wszystkie. Mamy tutaj klawiaturę, wydaje mi się, że nie to jest... Nie ma numerycznej. Nie ma numerycznej, nie ma też klawiszy funkcyjnych, ale jestem na 99% przekonany, że w tym miejscu będą znajdować się jeszcze strzałki, tak. Więc trzeba będzie te strzałki umieścić, także nie będzie to takie stricte 60%, bardziej coś między 60 a 65%. Także co, nakładamy. Będę powoli gdzieś tutaj układał wspólnie z tobą te keycapy. Jest dobrze. A shift? Shifta nie ma, tak? Shift będzie krótszy. Może podmienimy od razu to na takie spandy. Można, można. Czekaj, jeżeli chcesz wyciągać nakładkę, to ja ci dam odpowiednie narzędzie do tego, którego możesz użyć, żeby sobie wszystko powyciągać. Myślę, że to w ogóle będzie spoko na Enter. Tak. Tutaj akurat mamy pełną dowolność, jeżeli chodzi o wybieranie tych keycapów, ponieważ mamy profil XDA, więc każdy jeden rząd jest równy, nie ma jakiejś takiej konkretnej krzywizny. Ja jestem ogólnie fanem. Żeby być zgodnym ze sztuką, to powinniśmy tak naprawdę w tym miejscu jeszcze te stabilizatory wyciągać, poprawiać, sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, ale uznałem, że skoro jest to twoja pierwsza klawiatura, to nie ma sensu aż tak mocno kłaść nacisku na jakieś równanie tych stabilizatorów. Tym bardziej, że te Everglide brzmią naprawdę bardzo spoko w tym momencie. Czyli jeżeli jest shift, to znaczy, że będą strzałki. Będą strzałki, tak. I strzałkami będą pandzie łapki. Nie widać. Które wyglądają mega dobrze. To będzie główny test stabilizatorów. Jeżeli spacja zabrzmi całkiem spoko, to nie będziemy rozpaczać mocno. Jest okej. Jest git. Może być też z tych przycisków, widzisz? Akurat te się zmieszczą, może być Alt i Ctrl, jeżeli chcesz. Znaczy, jeżeli chcesz, mamy z jednej strony, to z drugiej myślę, że... To z drugiej możemy pokombinować z czymś ciekawszym. Rzeczywiście te nakładki są dosyć ciasne. Niektóre wchodzą idealnie, inne niekoniecznie. Natomiast z tego, co się przyglądałem gdzieś tam pod spodem, ani nie ma nadlewów, ani nie ma innych rzeczy, a my mamy skończoną klawiaturę, która wygląda w ten oto sposób. No wygląda ładnie. Tak. Wygląda mega ładnie. Ale będzie wyglądać jeszcze ładnie, jak się będzie świecić. Wydaje mi się, że to jest idealne uzupełnienie tego słodkiego buildu. Tylko pytanie, czy on się tutaj zmieści się. Czyli mamy klawiaturę z kablem, który wygląda w ten sposób, z przewodem. Czyń honory. Jest. A już myślałem, że nie będzie działał. Taki był moment, że myślałem, że coś nie zadziała. Pokaż w ogóle ją do kamery. Mega ładnie to wygląda. Ten misiek cały się świeci. Z tego, co zauważyłem jeszcze gdzieś tam na stronie producenta, mamy tutaj wsparcie dla VIA, więc generalnie tą klawiaturę można sobie skustomizować. Można dopisać w skróty, można pobawić się podświetleniem. Natomiast wydaje mi się, że w takiej tęczowej formie i tak on prezentuje się no najładniej. W sumie, gdybym teraz zgasił lampę, zróbmy to, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. I spójrzcie teraz, jak to się ładnie świeci.
próbować na nim coś pisać. Cały czas w międzyczasie, w sumie, podczas budowania. Wydaje mi się, że to nie jest klawiatura, która idealnie spisałaby się jako urządzenie daily. W sensie, okej, pod kątem wyglądu prezentuje się epicko i tak dalej. Natomiast raz, że jest wysoka, więc jakaś podpórka pod nadgarstki by się tutaj przydała. No a dwa, nie da się ustawić kąta nachylenia. Ale, tak jak mówiłem, jeżeli zbudujesz klawiaturę, a zbudowałeś w pełni działającą, no to będzie niespodzianka, więc zamykaj oczy. Bartek jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, zafascynowany anime. Ja też anime oglądam. Jest zafascynowany wszelakimi elementami azjatyckimi, więc za zbudowanie tej klawiatury, która nie jest, nie, jeszcze mniej zamknięte oczy. Za zbudowanie tej klawiatury, która de facto jest mniejsza i raczej by mu nie posłużyła idealnie, bo on też montuje filmy i tak dalej, postanowiłem, że dostaniesz coś takiego. Wow. Mogę otworzyć teraz? Możesz, możesz. To jest jeden z zestawów. Też od Akko, tak? Też od Akko, tak. To jest Akko PC75B. Kolorystyce... To jest to w klimatach japońskich. W klimatach japońskich, nawet bardziej chińskich, z tego co pamiętam, bo to jest chiński rok tygrysa. Tak, tak. No ona jest twoja. Tutaj natomiast masz przewód, który wygląda w ten sposób. Jeżeli dobrze widzę, to jest też bezprzewodowa, jest bezprzewodowa, tak. Ale jest dużo cichsza niż moja aktualna, to na pewno będzie na plus. Są taktajle, które ja bardzo, ale to bardzo polubiłem. Wydaje mi się, że będziecie na niej spoko pisać. Stabilizatorki przesmarowane, switche przesmarowane, gałka do regulacji głośności i z takich rzeczy, które też możemy już teraz sobie zobaczyć. Też się świeci. Też się świeci, oczywiście, że tak. Klawiatura bez RGB, co to za klawiatura? Jest delikatne podświetlenie. Minimalistyczne, idealne, wydaje mi się. Idealne. Z tego co pamiętam, można uruchomić jeszcze podświetlenie na bokach, ale chyba wyłączyłem je dlatego, ponieważ uznałem, że przy czerwonej kolorystyce całego korpusu to po prostu tak. No, to nie wygląda zbyt dobrze. Także to jest twoja klawiatura za zbudowanie tej klawiatury. No, także moi drodzy państwo, mam nadzieję, że materiał wam się spodoba, że okaże się fajnym takim odskokiem od tego, co zazwyczaj pojawia się na kanale. Ja chciałbym tylko nadmienić, mam nadzieję, że dźwięk się dobrze nagrał, bo dzisiaj jest niesamowite kombinowanie. Nie nagrywa w tym momencie shotgun kierunkowy. Bartek owszem jest shotgunem kręcony, ale przy okazji ma jeszcze krawatówkę z Almana słynnego. I mam nadzieję, że to wszystko uda się w jakiś sposób ugrać. Wiem, o czym jeszcze zapomniałem. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, która będzie stanowić idealne uzupełnienie do tej klawiatury. Mianowicie, do tej klawiatury przyszła jeszcze podkładka od IPOMaker, która wygląda też dosyć ciekawie. Wyciągaj. Również z pandą. I to jest podkładka podświetlana. Bardzo duża mata. Okej, całość jest już podświetlona, różne tryby tego podświetlenia. No i co? Myślę, że w ramach dzisiejszego odcinka, jeżeli Bartek zgarnia... Ja zgarnię klawiaturę, to wy zgarniecie podkładkę. Dokładnie tak, tak zrobimy. Ta podkładka trafi do kogoś z was, jeżeli chodzi o warunki oraz termin trwania całego konkursu, znajdziecie go w opisie, więc dokładnie przeczytajcie, co tam jest napisane, żeby później nie było jakichś niedomówień, że na przykład kiedy są wyniki i tak dalej, i tak dalej. Taka podkładeczka będzie do zgarnięcia, podświetlana, fajnie wykonana, tak w sumie, to jest taka powierzchnia typu bardziej kontrol z moich ulubionych. Kolorystyka sympatyczna i ta wściekła panda na środku. Także moi drodzy, podkładka będzie dla was, Bartek zgarnie klawiaturę, a my się żegnamy. Pamiętajcie, żeby, jeżeli tylko jesteście fanami anime, zajrzeć na kanał Bartka, który zapraszam serdecznie w opisie, no i przy okazji gdzieś tutaj będzie się wyświetlał, bo my tak naprawdę w tym momencie się żegnamy. Do usłyszenia następnym razem, być może również w tym samym gronie. Trzymajcie się, cześć! Cześć.